jazgarz. Jak jest jazgarz w łowisku, to to już jest niewąsko. Więc jeszcze raz zagramy i jak będzie wskazanie jazgarza, poczekamy na coś większego. Wędkę, mormyszkę, tym razem trójkąt bermudzki. Na szybko zrobiłem do niej kiwok. Jeszcze nie jest dogładzony, ale powinien dać radę przy dzisiejszym wędkowaniu. Więc założymy kiwoczek. Tak mówię, sam samodzielnie zrobiłem sobie kiwak. Nie zdążyłem jeszcze pomalować, więc takim flamastrem fioletowym machnąłem i trójkąt bermudzki pójdzie w to miejsce. Tylko założymy jeszcze ochotkę i zobaczymy co i jak. Czyli kolejna z wędek, trzecia, i zobaczymy co ona przyniesie w tych przeremnach zanęconych. Cztery sztuki i spuszczamy. 3 metry będzie, 3. Później dokładnie jeszcze wam powiem, bo mam wymierzone, ale 3 metry w tych dziurach. 3 czy 10 może góra. A tak mówię, dokładnie jeszcze to zmierzę. Jeszcze ustawię kąt i gramy. Mówię, jeszcze nie dogładziłem tego kiwoczka, no ale da radę. Zrobiłem szerszy trochę, a będzie cieńszy. Czyli wywiercę jeszcze dziurę, czyli damy tutaj. Widzicie, niewłaściwy lód. Tu już powłoka lodu jest bardzo cienka. Zobaczcie, nawet nie przebiłem się, czyli damy tu i jeszcze jedną dziurę damy tam dalej. Zobaczymy, czy przy brzegu faktycznie drobnica skubie. Czyli damy tutaj. O. Widzicie? Damy tutaj. I dalej już nie wchodzę, bo
nie deryzykował. Zobaczcie, jak lód popękany. W niektórych miejscach jest bardzo cienki, więc nie ma co przeginać. I poruszam się swoimi ścieżkami. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura. Tylko odłożę świder na brzeg. O, jak popękane, nawet tędy nie chodzę. I tak mówię, w tych miejscach już więcej dziur nie wiercę i ślizgiem oraz ślizgiem. I mamy jedną, dwie nowe dziury, których na razie nie denęcił. No i niedługo włączymy kamerę i w tych dziurach nęconych raz, dwa, trzy, te dwie konkretnie i tamte dwie zobaczymy. A teraz za pomocą trójkąta bermudzkiego obskoczymy ten przerębelek. I już w tych dziurach do końca dzisiejszego wędkowania przepuszczamy gramy murmychom. Trójkąt bermudzki dzisiaj nie daje rady. Zobaczymy na tych małych okonkach, czy też nie. Zobaczymy na nich, co jest grane. Nawet na nich ta murmyszka dzisiaj nie robi żadnej różnicy. Więc dobrze, zwijamy sprzęta i rozkładamy kolejna przygotowana dzisiaj przeze mnie wędka. Dyskoteka, tak widzicie na zdjęciu. I tą małą teraz poprzepuszczamy, pogramy w tych przeręblach, które nawierciłem. Jak to mniej więcej wygląda? No i zobaczymy. Jedna głębokość na tym odcinku. Umówmy się, 3 metry. Jeszcze skrócimy z pół obrotu.
wygramy. Było wskazanie. Rybka. Czyli ładna płotka. Wentek i taką ładną, dorodną płotkę. Wypuszczamy, woda no kill, przypominam, więc baja. Oby więcej, gramy dalej w naszym przeręblu. Donęcimy. Kamer, drodzy Państwo, ale jak widzicie, w tamtym przeręblu pierwszym próbowałem, ale nic nie widać, woda bardzo brudna, zobaczymy w tym. Jest dno, za czym czy coś będzie widać. Spróbuję ustawić to jakoś, żeby to ręce i nogi miało. Więc spróbujemy jakoś ustawić kamerę pod mormyszka. Drodzy Państwo, nie będzie. Przejrzystość wody w tym miejscu po zanęceniu jest kiepska. Długo by mi zeszło na ustawianiu kamery, więc odpuścimy sobie, wyłączam. Zajmiemy się wędkowaniem. Zajmijmy się wędkowaniem, bo przejrzystość w wodzie jest bardzo słaba w tych dziurach zanęconych, a szkoda mi czasu już na szukanie, ustawianie kamer. Chcecie zobaczyć z kamery, jak to mniej więcej wygląda. Proszę obejrzeć moje wcześniejsze filmy z łowienia spod lodu. Skrajne ryby, jazgarz. Niedobrze, drodzy Państwo. Niedobrze.
spływa i wędkujemy dalej. Ale jak widzicie, jak jazgarze są, to trzeba raczej uciekać. No ale wykorzystujemy cały dzień na wędkowaniu z lodu. I zobaczymy jeszcze co i jak. My, drodzy Państwo, kolejną, czyli piątą z taką czerwoną główką. Zwróćcie uwagę na zdjęciu dokładnie, jak to mniej więcej wygląda. I uzbroimy tą naszą główkę w ochotkę. No i zobaczymy, czy kolorowa czerwona przyniesie coś w tych przeręblach. Czyli piąta. I machamy. Machamy, machamy, gramy. Próbują coś złowić. Spadła. No ale widzicie, czerwona kulka i płoć uderzyła. Ale spadła. Była delikatnie zapięta. Ale nie szkodzi, nie szkodzi, że wpada. Drodzy Państwo, a my wędkujemy dalej w tym przereblu, próbując złowić jeszcze jakąś płotkę na tą czerwoną główkę. A czy nam się uda? Zobaczycie to sami, nie inaczej. Och, po płotce, która spadła, znów jazgarz. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Czyli rzucimy jeszcze przerębel i zobaczymy. Co będzie. Grana, ale jak jest jazgarz, to już jest niedobrze. Zmienimy zaraz otwór, zmienimy murmyszkę. Mamy jeszcze kilka w zapasie wędek, więc jak to się mówi, nie ma problemu. A na tą chwilę gramy. Czyli kolejna z wędek, klasyczna już, kolorowa, kolorowana, czyli klasyk, taka pomarańczowa, zwróćcie uwagę na zdjęciu. Na tą teraz założymy robactwo i zobaczymy, czy jakaś płotka się skusi z przerębli, które wywierciłem, które zanęciłem. Więc mniej więcej tak to wygląda. Zakładamy robactwo i pośmigam jeszcze po tych dziurach. Jak widzicie, sam jeden na całym zbiorniku na Kielcoku. Zalew w Kielcach na Szydówku, osiedle Szydówek. No i na Kielcoku wędkujemy dalej. Dolej i dolej, więc jedziemy z tym koksem, bo już późno. I tą pomarańczową obskoczymy wszystkie dziury, które nawierciłem. I zobaczymy, czy przyniesie nam to jakiś efekt w postaci złowionej na ten kolor rybki. Ok, wydłużę trochę kiwaczek i jedziemy na pomarańczową główkę.
mamy coś, podbiło do góry. Czyli piękna płoć. Jak widzicie sami, piękna, przyzwoita płotka na klasyka pomarańczową. Rybka wraca i taka przyzwoita płoteczka, drodzy widzowie, baja. A my puszczamy dalej. Kolejna ładna płoć, tym razem ciut mniejsza, ale klasyk, klasyk. I mamy piękną rybkę, która wzięła z opadu. Gramy dalej w tym przeręblu, próbując jeszcze coś złowić. A na tą chwilę łowimy to, co jest. O, będę musiał dołożyć ochotkę, bo widzicie, jest pusto. W innym przeręblu jazgarz, więc musimy odpuścić ten przerębel, szukając płotek w innych przeręblach. Więc ten odpada, bo jak jest jazgarz, to raczej będzie się trzymał tej dziury przez jakiś czas, więc pójdziemy w tamtą. Takie chodzenie, ale próbujemy różnych rozwiązań. Założymy tylko świeżą ochotkę i gramy w przeręblu dalej. Jemy trochę suchej nęty. Okej. Niech to se tam opada, a my idziemy w inną dziurę. Jak to nie da efektu, znów zmienimy główkę na inny kolor. A teraz założę świeży towar. Założymy świeżą, dorodną ochotkę i mniej więcej tak to wygląda na kielcoku. Jest taki nieduży, ale zmieniamy dziurę. Zmieniamy dziurę i idziemy dalej. Ok, dobrze, zmienimy zębkę. Pomarańczowe już podziękujemy. Da nam płotki, no ale czas teraz złowić jakiegoś garbuska, nawet niedużego, tak aby był. Więc tak jak mówię, założymy teraz
coś drobnego. Coś drobnego. Czyli taką ze złotą główeczką. I taka złota, zobaczcie na zdjęciu. Teraz założymy tą za płotką. I zobaczymy, czy nam przyniesie jakąś rybkę, więc machaj wentą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Więc ochota i jedziemy. Tu mamy chyba płoć. Tak, drodzy państwo, nie myliłem się. Ładna płoć, przyzwoita. No i nic dodać, nic ująć. Więc baja i wędkujemy dalej na taką złotą główkę. Niestety dużo jest jazgarza małego, drobnego, więc nie dopuszcza praktycznie innych ryb. Tak to mniej więcej wygląda, ale zmieniamy dziury, kombinujemy i zobaczymy, co jak. Widzicie, co za ryby. Co za ryby. Więc baja i przepuszczamy dalej. Mamy ósmą taką. Zwróćcie uwagę na zdjęciu. I teraz uzbroimy haczyk w ochotkę i zobaczymy, co nam ta główka przyniesie w przeręblach, które przygotowałem do dzisiejszego wędkowania i część z nich zanęciłem. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. I na zwętek z taką malutką, czyli bałwanek duo, ale maluteńka. I tu założymy ochotkę i zobaczymy, co ta wędka, jaką rybę nam przyniesie. A więc przepuszczamy. Czyli teraz powrót do tej, tak aby złowić jakiegoś okonia, więc powrót. Nie wszystkie wędki wykorzystałem. Zobaczcie, tych jeszcze, które przygotowałem, dzisiaj nie użyłem. Zobaczcie sami. I tak mówię, część wędek przygotowanych nie użyte, ale z powrotem zakładam duo i spróbujemy wyciągnąć jakiegoś okonia. Takie sztuki. Większa murmyszka, mniejsza rybka. Ale tak to bywa. Więc chyba okonia dzisiaj ładnego nie będzie. Tylko same takie ogryzki. No ale jeszcze kilka przepuszczeń. I niedługo będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc gramy dalej. I jest pytka. Widzicie, stado podpłynęło.
takie ryby. Niestety. Więc baja i zmieniamy dziurę, bo nie ma sensu tych drzazgów kuć. Weźmiemy w tej dziurze, którą najwięcej dzisiaj nęciłem, no ale musimy założyć ochotkę i niedługo będziemy kończyć. Płotka cieszy. Myślałem już, że okoń, a tu jednak płotka. Więc wędkujemy dalej. No i zobaczymy, co jeszcze uda się złowić. I mamy kolejną malutką płotkę, ale rybka jest, więc zakładamy świeży towar i jeszcze gramy w tym przeręblu. Więc czas zakończyć tą dzisiejszą imprezę. Jak widzicie, jedziemy do domu, schodzimy z lodu, część rzeczy już wcześniej wyciągnęłem, położyłem, teraz to wszystko popakuję i kończymy na dzisiaj ten interes. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, ryby brały takie jak na filmie i nic poza tym. Mały jazgarz, pełno go w dziurze. Okoń nie chciał współpracować, no ale płotka cieszy. No i tak to mniej więcej leciało. Zalew Kielcok zaliczony i do następnego. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Powiem tylko, że już jest nas ponad 11 300. Dziękuję Wam za to. No i idziemy do przodu, krok po kroku, zbliżając się do 12 000 subskrypcji. Wszystkich widzów jeszcze raz zapraszam do komentowania filmów, do lajkowania. Czym więcej łapek w górę, tym moje filmy dalej pójdą, większy będzie zasięg, więcej ludzi je obejrzy. I tak to mniej więcej leciało. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim moim widzom, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Cześć. Idziemy do domu. Siema. Pyzach.